Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym długo wyczekiwanym i obiecanym odcinku, w którym to Angelika, czyli moja narzeczona, otworzy mi kolejną paczkę z ikoną. Hej. Ostatnio, kiedy Angelika otwierała mi tego typu paczuszkę, było naprawdę świetnie. To był mój jeden z lepszych trafów, jeżeli chodzi o ikony w tej FIFA, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście nam tego odcinka, to sprawdzajcie. No a dzisiaj liczę na to, że powtórzysz co najmniej tak samo dobry traf, przynajmniej tak no mam nadzieję. No ja też liczę, że będzie tak samo, albo może nawet lepiej. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Angeliką, wiecie co robić, zostawiajcie łapki do góry. A teraz co, chyba jesteśmy gotowi, prawda? Tak. No to lecimy. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne coinsy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Z kodem ADRIAN otrzymasz 5% zniżki. Link w opisie. Polecam. Ale moi drodzy, nie będzie to taka zwykła paczka z ikoną. Ten, kto widział ostatni odcinek, w którym Angelika otwierała mi tego typu paczuszkę, wie o co chodzi. Otóż, Angelika tą paczkę z ikoną widzi na swoim monitorze, ja tej paczki z ikoną na swoim monitorze nie będę widzieć i będę musiał zgadnąć ją w ciemno, zadawając pytania Angelice, na które ona będzie mogła mi odpowiedzieć tylko tak lub nie. I uwaga, za każde zadane pytanie, jakiego będę potrzebował, żeby tą ikonę zgadnąć, później muszę spikselować jedną paczkę. Czyli jeżeli dopiero po 5 pytaniach zgadnę, jaką ikonę trafiła mi Angelika, to muszę spikselować 5 paczek 2x81+. Jeżeli zgadnę po 7 pytaniach, jaką ikonę trafiła mi Angelika, muszę spikselować 7 paczek 2x81+. No i potem robi się już ciekawiej, bo jeżeli bym zgadł dopiero po 8 pytaniach, to muszę spikselować paczkę za 50 koła ze sklepu. Natomiast 9 pytań oznacza quicksell paczki za 100 tysięcy monet, a jeżeli będę potrzebował aż 10 pytań, by odgadnąć, jaką ikonę trafiłem, to quickselluję paczkę za 300 tysięcy końców. Ale myślę, że tak daleko aż nie dojdziemy, mam nadzieję, że zgadnę szybciej. Także myślę, że wszystko jasne. I co, możemy już zaczynać? Zaczynamy. No to chyba, Angelika, możesz już otwierać paczka z ikoną World Cup Blue Prime 89+. Okej, okay, otwieram. Dobra, oczywiście nic, a nic mi nie mów. Nic nie mogę wiedzieć. No i nie powiem, odczuwam lekki stres w tym momencie już. I już mam nawet pierwsze pytanie w głowie, wiem o co zapytam. Teraz tak, będę musiał wziąć telefon i pokazać ci dwa rodzaje kart, bo z tego mogły wypaść dwa rodzaje kart. Angelika, teraz musisz tutaj przyjść, bo ja nie mogę się wychylać. Pierwsze moje pytanie, widzisz, czym się różnią designy tych kart? Tak, ta jest taka widzę. Bardziej ze złotym tle, a tamto ma takie bordowe, czerwone tak, elementy. Tak, tak, widzę. I chcę zapytać, czy karta, którą trafiłem, tutaj widzę dla was sformułowanie, czy ikona, którą trafiłem, to ikona World Cup, a do Angeliki, czy ikona, którą trafiłem, to jest ta ikona z tym bordowo-czerwonym w tle? Nie. Okej, czyli trafiliśmy ikonę Prime, więc będzie trudniej, bo jest więcej. Dobra, moi drodzy, ja tutaj mam przygotowaną wykreślankę z ikonami Prime. Moim pierwszym pytaniem, w zasadzie to drugim, bo już zapytałem o rodzaj karty, więc tak naprawdę drugim będzie pytanie o wartość tej karty. Myślę, że takim spoko progiem, jeżeli chodzi o zadanie pytania, żeby się zorientować, czy ta ikona, którą trafiłem, jest dobra, czy nie, będzie zapytanie o to, czy trafiłem ikonę wartą więcej niż 730 tysięcy monet. I teraz miałam, Angelika, to wpisać, tak? Tak, wpisz sobie to na CFootbina i oczywiście potem zablokuj telefon i odłóż go gdzieś na bok, żebym ja tego nie widział. Moja odpowiedź brzmi: nie, nie jest warta więcej. O mamo, no to jest lipa, widzowie. Teraz dobrym pytaniem byłoby zapytanie o overall. I moje pytanie w tym momencie brzmi: czy trafiłem kartę z overallem 91 lub więcej? Tak. Okej, okay, no chociaż tyle dobrze. Bo w sumie zostaje nam jeszcze kilka ciekawych zawodników. Tylko teraz pytanie, w którą stronę iść. I niech będzie, zostajmy przy tej drodze. Podoba mi się ta droga overallowa. Więc zapytam znowu, czy trafiłem kartę z overallem 92 lub więcej? Tak. Tak? Okej, okay, to było czwarte pytanie, tak? I zostaje mi stosunkowo nie tak dużo tych kart, że dokładnie mamy 22 możliwości. Jeżeli chodzi o te 22 karty, to chciałbym bardzo trafić na pewno Gerda Millera. Bardzo chciałbym, żeby to był na przykład David Beckham, też by nie był zły. Risto Stoiczkow jest ok. Luis Figo też jest spoko. Natomiast reszta już jest mocno taka sobie. Więc niech będzie, zapytam o to, czy zawodnik, którego trafiłem, jest z Włoch? Nie. Ale głupie pytanie to było. No nie, kurde, jak na tyle pytań, to mi dużo kart zostało. Ostatnio to było łatwiejsze. No, 5 pytań zadałeś, a ostatnio chyba 6 i już zgadłeś, zgadłem, nie? No. Nie wiem właśnie teraz w tym momencie, czy iść dalej w dzielenie sobie pół na pół jakoś tych zawodników, czy już może próbować uderzać bardziej ryzykownie, na zasadzie takiej, że żeby wyłonić sobie jakieś węższe grono, nie? Uwaga, uwaga, pytam w tym momencie, czy ikona, którą trafiłem, ma pozycję BR, PO albo SO? Tak. I to już nam zawęża grono. Zostaje nam w tym momencie Bobby Moore, Carles Puyol, Javier Zanetti, Peter
Szmajchel. No szczerze powiedziawszy, co by to nie było, to jest raczej lipa, no chyba, że to jest ten Zanetti. No i teraz, moi drodzy, będę zadawał 7 pytanie już, tak? Tak. O kurde, po tym pytaniu wypadałoby już odpowiedzieć, no, bo ja nie chcę quickselować paczki za 50 tysięcy. To teraz mamy dwie opcje, albo zapytam w taki sposób, że zrobię sobie podziałkę tych kart, że 3 mi odpadną, jedno zostanie, albo 3 zostaną, jedno odpadnie, albo zrobię sobie 2 na 2, no nie? Niech będzie, że pójdę bardziej w tą stronę taką ryzykowną, czyli spróbuję trafić w jedną kartę. Pozycję zapytam, dobra, dawno nie trafiłem karty z tej pozycji w paczce z ikoną, więc zapytam, czy karta, którą trafiłem, ma pozycję PO? Tak. Tak? Ale fart! O mamo, dobra, czyli karta, którą trafiłem, to Javier Zanetti. Tak. 92. Zgadza się, no. Okej, no czyli to była ta najlepsza opcja z tych kart, które nam zostały. No niby ikona warta prawie 600 tysięcy, nie? Coś tam ten Zanetti pokrywa. On ma w ogóle pozycję, widzę, alternatywną SP. Nie jest to szałowa ikona, ale też znowu, jakby nie patrzeć, trafiła aż dobrze, nie? Na początku w ogóle, jak ona wyleciała, to ja byłam pewna, że ona jest taka mega zajebista, ta karta. Tak? A potem ty mówisz, wymieniałeś tam i mówisz, no ten Zanetti to tak średnio. No nie, nie, bo to jest karta, którą da się grać w ogóle, widzowie. Jeżeli ktoś ma Zanettiego z was, to dajcie znać w komentarzu, jak wam się nim gra. Podsumowując, na razie masz dwie paczki z ikoną i w sumie dwie udane, więc tyle dobrego. Teraz oby tylko nic dobrego nam nie wypadło. Przypominam, te paczki, które teraz otwieramy, wszystkie bez wyjątków quickseluję. Ostatnio, jak miałem tą karę, to wyleciało coś dobrego, więc mam nadzieję, że nie będzie tak jak ostatnio. Zaczynamy od Martineza. Nic specjalnego. No myślę, że wierzycie mi, że nie będę sobie odzyskiwał na webapie kart 84-82. Jak coś faktycznie dobrego tutaj wylecie, to będziemy to przepalać w SBC, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale na razie lećmy z tym. Cyk, poszło. A tu jest dobra karta. Nie mów, że Mbappe. Dobra, no to już trochę szkoda. 86 karta, to już jest tak, że trochę szkoda. To już trzecia karta paczuszka, tak jest. Dobra, totalne gówno, więc nic się nie stało. Dobra, no możesz już nawet to pominąć po prostu. Trzy paczki do końca, no nie zapowiada, żeby się tutaj coś niesamowitego miało stać. Ale to akurat dla mnie dobrze. Dobra, znowu lipa, bo nie ma nawet karty 83. Więc też bez historii. Przedostatnia paczka, widzowie, karna. Okej, ekrany, ale to tylko Dania będzie Schmeichel pewnie. No to dobra, też nic specjalnego. Poczekaj, bo jeszcze ostatnia paczka została. No, mam nadzieję, że nie będzie tam niemiłej niespodzianki, żeby się nie okazało nagle, że w ostatniej paczce nam wyleci karta eventować, coś w tym stylu. Totalna lipa. Chyba. Najgorsze, co mogło wylecieć tutaj. No, czyli nie masz czego żałować. Nie mam absolutnie, ale dobrze się udało uniknąć tej kolejnej paczki, naprawdę to jest kluczowe. No bo gdzieś tam paczuszki za 50, 100 czy też 300 tysięcy to już naprawdę mogłoby zaboleć. I teraz idziemy przepalić tego Komana. Przepalamy go sobie w SBC w złotej wymianie. Resztę kart oczywiście usuwaliśmy na bieżąco je quickselując, nic specjalnego tam nie było. Angelika, dziękujemy ci bardzo za otworzenie tej paczuszki z ikoną i za w sumie mimo wszystko całkiem dobry traf. Dobra. Forma podtrzymana, dziękujemy. Dziękuję. I moi drodzy, jak chcecie więcej filmów z Angeliką, to wiecie, zostawiajcie łapki do góry. Dokładnie. I mam nadzieję, że to szczęście w paczkach z ikoną dalej ci będzie dopisywało. Dobra, pa pa, siema. Pa.